Gospodarzy Legia Fight Club kontra Wiaczesław Leński z Krakowa, z klubu Trojan Fight Team Kraków i Gotha Underground, podopieczny trenera Aleksandra Trojana. Natomiast Michał Cewiński, którego trenerem jest Karol Łada, także organizator warszawskiej Grandy K1. Cewiński, który no, przebywał chociażby na konsultacjach kadry Polski Juniorów w 2020 roku, zresztą z paroma innymi kolegami klubowymi, Konradem Kamińskim, Michałem Dąbrowskim i także Vanessą Wesołowską. Zawodnik z LFC to także brązowy medalista Mistrzostw Polski do 63,5 kg w kategorii junior starszy na mistrzostwach w Ełku. No i również w zeszłym roku uczestniczył na pięściarskiej grandzie w meczu Legia Champion Ostrołęka. Więc jest doświadczenie. Już widzimy kategorię 67 kg, a więc troszkę wyższa niż zazwyczaj u Cewińskiego. Natomiast Leński to zawodnik pochodzący z Ukrainy, mający tylko w Polsce doświadczenie w startach na lidze boksu tajskiego w Krakowie. Takim odpowiedniku trochę warszawskiej Grandy w tamtych stronach. Ostatnia walka w grudniu Leńskiego zremisowana. Natomiast jeśli chodzi o sam Trojan Fight Team Kraków, to klub, który organizuje także pięściarskie ligi Underground Boxing Saturday. Już za moment zaczynamy walkę Michała Cewińskiego, niebieski narożnik Legia Fight Club kontra Wiaczesław Leński. Trojan Fight Team Kraków, narożnik czerwony, Legia Fight Club. Ulica Łazienkowska, tak właściwie to hala Torwar, jesteśmy na niższym poziomie hali Torwar i już zaczynamy. Michał Cewiński, narożnik niebieski, czerwony, Wiaczesław Leński. No widać bardzo dobrą pracę rękoma ze strony Cewińskiego. Także low kick. Widzimy też, że ochraniacze na piszczele troszkę innego typu. U obu zawodników tak zwana skarpeta, nieobudowane, jak mogliśmy zauważyć wcześniej. Rękawice 12-uncjowe, kaski do tego. Widzieliśmy atak ze strony Wiaczesława Leńskiego. Najpierw kopnięcie, potem kilka ciosów w rywala znajdującego się przy linach, ale wszystko to Cewiński zebrał na rękawice. Z kolei teraz Cewiński, bardzo dobry low kick, aż przestawiło Ukraińca. Czeka na dobry moment Michał Cewiński, ale teraz nogami zaatakował Leński. O, teraz low kick i jeszcze do tego w tej samej akcji middle kick ze strony Leńskiego. No i koniec pierwszej rundy. Dużo się działo, natomiast jeśli chodzi o jakieś efektywne techniki, no to już tak niekoniecznie. No ale to też to nie świadczy o tyle o braku skuteczności, co
co bardziej o dobrej defensywie u obu zawodników. Runda numer 2. Leński, czerwony narożnik, niebieski Cywiński. Cywiński z Legia Fight Club, Leński z Trojan Fight Team Kraków. No, więcej sprzętu, więcej problemów potencjalnych. Trzeba było poprawić ochraniacze Leńskiemu, ale już walczymy dalej. Jeśli miałbym wskazać na razie na najlepszą technikę Cewińskiego, to byłby to low kick. Natomiast widzieliśmy, że Leński próbuje takich nieszablonowych czasami technik. Teraz kopnięcie obrotowe z wyskoku. Wcześniej łączone kopnięcie niskie z middle kickiem. To było akurat w pierwszej rundzie. Natomiast bez jakichś fajerwerków technicznych Cewiński, ale czasami proste rozwiązania okazują się najlepsze. No nie wszedł w zasięg rywala Cewiński, jednak zdecydował się odejść do tyłu. No poluje, poluje tam Cewiński na cios prawą ręką. Stara się ustawić rywala lewo, ale na razie nic z tego. Teraz dobre wejście krótkim lewym Leńskiego. Teraz jeszcze celny prawy. Cywiński cały czas punktuje głównie low kickami. Teraz świetne to obrotowe kopnięcie. I będziemy mieli pierwsze liczenie. No, próbował się wstrzelić parę razy Leński, się w końcu udało. I teraz Cewiński może, tak mówiłem, że może uda się w końcu złapać rywala, wejść do pół dystansu, ale dobrze cały czas Leński pilnuje dystansu. Nie daje sobie nic zrobić rywalowi, niższemu rywalowi. Widzieli Państwo także świetne kopnięcie obrotowe, które spowodowało liczenie. No tutaj musi się wziąć trochę do pracy Michał Cewiński. Nie udaje się zawodnikowi z Legia Fight Club, to jeszcze raz podkreślam, przedostać do pół dystansu, gdzie mógłby ewentualnie punktować. Leński ma przewagę zasięgu i tę przewagę cały czas wykorzystuje. No i także kopnięcia, no przede wszystkim obrotowe, także kopnięcia z wyskoku. No udało się raz złapać tak rywala i proszę, efekty były widoczne. Zobaczymy, jak będzie wyglądało trzecie starcie, ponieważ to zapowiada się bardzo ciekawie. Runda numer 3. Dwa wysokie kopnięcia, ale wszystko zebrał na gardę Cewiński. Cały czas też próbuje obrotówek Leński. Teraz w końcu udało się Cewińskiemu dobrać rywalowi do skóry lewy, prawy, oba ciosy celne. I cały czas low kick prawą nogą funkcjonuje. Teraz wszedł w pół dystans, ale od razu sklinczował Wiaczesław Leński. Jest prawy low kick. No, najlepsza technika, najbardziej efektywna ze strony zawodnika z Warszawy.
I znowu problem z ochraniaczem. Jeszcze mniej niż minuta w tej walce. Znowu próbował obrotówki z wyskoku Wiaczesław Leński. No, tym razem dla odmiany kopnięcie frontalne na głowę, aż pozbawił ochraniacza na szczękę Michała Cewińskiego Wiaczesław Leński. Na razie dobra postawa Ukraińca, chociaż teraz w końcu udało się znowu przejść Cewińskiemu, ale od razu też reaguje na to Wiaczesław Leński wyjściem w klincz. Nisko ręce przy tym kopnięciu, można byłoby to wykorzystać. Musi na to uważać Leński. Funkcjonuje dobrze obrona cały czas Ukraińca. Niewiele daje sobie zrobić, natomiast obrotówka tym razem z bekwistem w jego wykonaniu. Kolejny raz jeszcze kopnięcie z wyskoku. Koniec walki. Zadowolony z siebie Ukrainiec u Michała Cewińskiego, no chyba nie do końca udało się zrealizować to, co założył trener Karol Łada. Posłuchajmy decyzji. A jednak Michał Cewiński, czyli niskie kopnięcia, czyli także te krótkie wejścia do półdystansu, sędziowie docenili, więc kończy się zwycięstwem zawodnika z Legia Fight Club.